Cześć, witam, zapraszam Cię do następnej lekcji o ciągach i dzisiaj będzie o ciągu geometrycznym, drugi rodzaj ciągu. Przerobiliśmy sobie ciąg arytmetyczny i to w miarę dokładnie, ten szereg arytmetyczny, czyli suma wyrazów ciągów w ciągu arytmetycznym, a teraz zabierzemy się za ciąg geometryczny. Jaki mamy na przykład ciąg geometryczny? Na przykład rozważmy sobie taki ciąg 2, 6, 8, 54, 162. Jak widzisz, tutaj każdy wyraz, jak je odejmiemy, nie będzie to ciąg na pewno arytmetyczny, bo 6 minus 2 jest 4, 18 minus 6 jest 12. Od razu widać, że to nie jest ciąg arytmetyczny, bo różnica między nimi nie jest stała. Zobaczmy na przykład taki ciąg, jeszcze inny, 200, 20, 2, 0, tu właściwie powinienem w naszej notacji średnikami to dzielić, 0,2, i tak dalej. Te ciągi, jak widzisz, tutaj tu jest to samo. Tu jest 200 minus 20, różnica jest minus 80, a tutaj jest minus 18, więc też nie pasuje. Ale jeżeli byśmy na przykład podzielili wyrazy ciągu przez siebie, zobacz, 6 podzielić na 2 to 3, 18 na 6 to 3, 54, 18 to 3 i tak dalej. Tutaj, jak widzisz, jest cały czas te wyrazy powstają przez mnożenie kolejnych. Przez stałą liczbę, nie dodawania stałej liczby, tylko przez mnożenie. A tutaj wyrazy powstają przez, jak widzisz, 200 na 20 to jest 20 na 200 to jest 1 dziesiąta, 2 na 20, 1 dziesiąta, 0 na 2, 1 dziesiąta. Czyli jak widzisz, tutaj nie powstają przez odejmowanie te wyrazy, bo to jest ciąg, w którym te wyrazy maleją, malejący ciąg geometryczny. One powstają tutaj przez dzielenie przez 10, czyli mnożenie przez 1 dziesiątą, tak jak w arytmetycznym tak naprawdę zawsze mieliśmy dodawanie, tylko że jak dodawaliśmy liczbę ujemną, no to mówiliśmy o odejmowaniu. Tutaj jak mnożymy przez ułamek, no to mówimy o dzieleniu przez 10, a nie mnożeniu przez 1 dziesiątą raczej. Tak naturalnie, chociaż z definicji wynika, że to jest po prostu mnożenie przez 1 dziesiątą. No i ciąg geometryczny, tak jak w arytmetycznym mieliśmy nasz wzór, mieliśmy ogólny na nty wyraz ciągu, no to tutaj nty wyraz ciągu geometrycznego będziemy zapisywać jako a to jest nasze znajome pierwszy wyraz ciągu, razy r. Co to jest r? R no to jest wspólna jakby stosunek. Nazwijmy to stosunkiem. Stosunek po prostu no taki dzielnik, wspólna liczba, która dzieli, przez którą musimy pomnożyć, żeby osiągnąć następne wyrazy naszego ciągu. Nie wiem dokładnie, jaka jest ta polska taka ładna nazwa. To jest R, jest od angielskiego ratio. No czyli to jest po prostu właśnie to, co stosunek jakiś, tak? Najładniej chyba to będzie określić. Tu jest stosunek 6 do 2 jest w stosunku takim samym jak 18 do 6, 54 do 18 i to jest równe 3. Czyli to jest właśnie to nasze R. I tutaj jak widzisz, mnożymy. Każdy wyraz ciągu powstaje przez mnożenie pierwszego wyrazu ciągu razy ten wspólny stosunek do potęgi n minus pierwszej. N minus pierwszej. No i musimy wiedzieć, że r powstaje przez dzielenie u2 przez u1, tak? u3 przez u2 i tak dalej, tak? un przez un minus 1 wreszcie. Tak powstaje nasze r z tego zliczenia. No zobaczmy sobie jakiś przykład, żeby to nie były same literki. Mamy na przykład zadanie znaleźć dziesiąty wyraz w ciągu. I ciąg mamy podany 2, 6, 18, właśnie 54, 162. Proszę nas, żebyśmy znaleźli dziesiąty wyraz w tym ciągu. To jest ten, który mieliśmy tutaj na początku, prawda? Okej, tu mi się trochę coś przesunęło. Dobra. Liczmy. Żeby znaleźć wyraz ciągu, przywołuję wzór un, czyli wzór na nty wyraz ciągu, to jest a, pierwszy wyraz ciągu, razy r, czyli wspólny stosunek, do potęgi n minus 1. I teraz spójrzmy, jakie mam tutaj a. A jest równe, szukam dziesiątego, tak, więc piszę u10 równa się, a jest równe 2, równa się 2, razy, ile jest równe r w tym tutaj. R to jest dzielenie kolejnych wyrazów ciągu przez siebie, czyli 6 przez 2 na przykład, czyli 3, 18 przez 6, tak? 3. Moje R tutaj jest równe 3. No więc piszę razy 3 do potęgi 10 minus 1, czyli do potęgi
dziewiątej. To jest 2 razy 3 do potęgi dziewiątej. Wyręczę cię z mnożenia tego, to jest, ja to policzyłem wcześniej, 39 366. Możesz sobie to policzyć na kalkulatorze, jeżeli masz ochotę. To jest ten wynik. Także jak widzisz, ciąg geometryczny rośnie o wiele szybciej, bo już przy wspólnym stosunku 3 dziesiąty wyraz ciągu już jest, jak widzisz, rzędu dziesiątek tysięcy. Jest rzędu dziesiątek tysięcy. Przy czym, jeżeli byśmy mieli wspólną różnicę 3 i tu by rosło 3, to byłoby 2, 5, 8, 11, tak? Wciąż byłoby to rzędu tylko dziesiątek, a nie dziesiątek tysięcy. Także tylko tak na marginesie zaznaczam, że tutaj jest to dużo szybszy wzrost takiego. A teraz zobaczmy jeszcze, co będzie dla tego drugiego ciągu, który mieliśmy wcześniej. To znaczy dla tego naszego malejącego 222 i 0,2. Tutaj robimy to dokładnie tak samo i tutaj załóżmy, że szukamy 15 wyrazu ciągu. Trochę ładnie. 15 wyraz ciągu szukamy. I w jaki sposób liczymy? Dokładnie tak samo. Liczymy, że to jest A, czyli nasze 200 razy R. R tutaj będzie ile? Tutaj dzielimy 20 przez 200. 2 przez 20. Zawsze następny wyraz ciągu dzielimy przez poprzedni. Tak jak w arytmetycznym od następnego odejmowaliśmy ten poprzedni. No więc tutaj R będzie 0,1. R będzie 0,1, bo 1 dziesiąta po prostu. Czyli razy 0,1 do 15 minus pierwszej, czyli do 14. No i generalnie to możemy sobie tylko skrócić, bo to jest już bardzo, to będzie po prostu bardzo dużo 0,2 i bardzo dużo 0 po przecinku. Zostawimy to w notacji wykładniczej. Ściągnę to tylko do takiej postaci, że to jest 2 razy 10 do minus 12, bo to jest 1 dziesiąta do 14, czyli 10 do minus 14, a to jest 10 do drugiej tutaj, więc 10 do drugiej razy 10 do minus 14 to jest 10 do minus 12, tak? Działania na potęgach. Początki naszej nauki matematyki. Dobra, zobaczmy sobie, jakie tu jeszcze możemy mieć ciąg, dla którego coś możemy policzyć. Na przykład, powiedzmy teraz, spojrzymy na to od drugiej strony, czyli to, co robiliśmy w ciągach arytmetycznych. I mamy podane, że tak, ciąg geometryczny ma piąty wyraz 3 i siódmy wyraz 0,75. Znać pierwszy wyraz, wspólny stosunek, czyli ten nasze R, i dziesiąty wyraz, czyli mamy dużo rzeczy tutaj do policzenia. I tak, spiszmy to, co wiemy. Ciąg geometryczny ma piąty wyraz 3. Piąty wyraz ciągu geometrycznego równa się 3. Ok, co wiemy dalej? Siódmy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 0,75. Siódmy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 0,75. I oni nas proszą, żebyśmy znaleźli U10. Ile jest U10? Proszą nas, żebyśmy znaleźli R. Ile jest R? I żebyśmy znaleźli... żebyśmy znaleźli jeszcze pierwszy wyraz tego ciągu, czyli A. Równa się A. No dobra, żeby policzyć U10 potrzebuję i A, i R. Ani jednego, ani drugiego nie znam. Więc najpierw muszę policzyć R lub A, żeby móc coś dalej tutaj zdziałać. Jak widzisz, mam tutaj dwa wyrazy ciągu podane, więc jak najprawdopodobniej będzie chodzić tutaj o układ równe, tak jak to mieliśmy w przypadku ciągu arytmetycznego. Więc rozpisuję, że U5 to jest tak naprawdę moje A razy R do czwartej. To jest równe 3. Drugie moje równanie jest takie, że U7 to jest A razy R do szóstej. I to jest równe 0,75. Gołym okiem widać, że ten ciąg będzie malał. No i teraz co tutaj mam? Teraz mogę sobie zrobić tak jak w ciągu arytmetycznym, tyle że tutaj nie będę odejmował jednego od drugiego, tylko sobie podzielę ten ciąg jeden przez drugi. Po prostu podzielę sobie U7 przez U5, czyli zrobię taki manewr, że AR do szóstej podzielone przez A razy R do czwartej. No to jest to samo co 0,75 przez 3, prawda? Z tego tutaj mam. To powiedzmy był jakiś taki układzik. I teraz sobie to podzieliłem jedno przez drugie. 0,75 na 3 to jest 0,25. Tutaj nam się A skróci. 6 R do 6 przez R do 4 to będzie R kwadrat. Więc R kwadrat jest równy
0,25. Kiedy to sobie spierwiastkuję, no to tutaj ciekawostka. Wyjdę na to, że R jest równy plus minus 0,5. Plus minus 0,5. Zobacz, to ciekawostka. Plus minus 0,5. Co? To znaczy, że mam dwa różne R? To dwa różne ciągi? Tak. Dokładnie to znaczy. Zaraz zobaczysz, jak to będzie wyglądać. Najpierw policzmy jeszcze sobie A. Wiem, że A to jest A, na przykład z tego. AR do czwartej równa się 3. Czyli wiem, że A razy R do czwartej to jest plus minus 0, plus minus 0,5 do czwartej równa się 3. No i jak widzisz, tutaj sobie poradziliśmy z tym, że znam jakby pierwszy wyraz, dlatego że plus minus 0,5 do czwartej to zawsze będzie tyle samo. To zawsze będzie tyle samo, dlatego że nieważne, czy podnoszę minus 0,5, czy podnoszę plus 0,5, to zawsze to jest to samo. To jest jakby jedna minus jedna druga, więc jak ją podnoszę do czwartej, to mam 16 i muszę teraz sobie to przenieść na drugą stronę, czyli podzielić przez 1/16, pomnożyć przez 16, a jest równa 48. Tak? Rozumiesz? Do czwartej potęgi, nieważne, czy to jest na minusie, czy na plusie. Pierwszy wyraz zawsze będzie 48. No i teraz tak. Mam dwa wyniki mojego U10 teraz, no bo mam różne R. Pierwsza jest sytuacja taka, mnożę sobie A, czyli 48, razy R, czyli plus minus 0,5, plus minus 0,5 do 9. No i to jest jakby jedna druga, jak to sobie odpowiednio pomnożę i podzielę, to będę miał plus minus 3,32. Czyli to są dwie odpowiedzi, które zbiegły się w jedno. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że widzisz, tutaj mam taką sytuację trochę niejednoznaczną i tak może być. Ten przykład właśnie miał nam pokazać, że nie zawsze będziemy mieli takie piękne rozwiązanie, bo to już jest dzielenie, te potęgi i tak dalej. Trochę bardziej jest to skomplikowane niż ciągi arytmetyczne, trygonometryczne, także musisz tutaj być uważny. Tak jak pierwiastkujemy, to musimy pamiętać o tym drugim rozwiązaniu po prostu. I te ciągi mogą wyglądać na przykład tak, po prostu jeden ciąg może, skoro różnicą, wspólnym stosunkiem jest 0,5, to znaczy, że wszystkie następne wyrazy powstają przez pomnożenie, każdy następny jest o połowę mniejszy, z tym, że czasami mnożymy przez minus 0,5, czasami mnożymy przez pół. Kiedy mnożymy przez pół, to nie ma problemu, to wtedy to jest po prostu 48, 24, 12, 6, tak, tu będę miał dalej 3, 3 drugie, 3 czwarte i tak dalej, aż dojdę do tych 3,32, czyli 10 wyrazu ciągu, tak? To jest ten ciąg, kiedy R jest równe 0,5. A co, jak będzie wyglądał mu ciąg, kiedy R będzie równe minus 0,5? 48 jest takie samo, tak jak pokazałem, a nieważne jakie jest, a tutaj będę miał minus 24. Potem jak pomnożę, będę miał znowu 12. Zobacz, widzisz, ten wyraz jest taki sam. Potem jak pomnożę, będę miał minus 6. Potem jak pomnożę, będę miał 3 drugie, więc co drugi wyraz ciągu mi się zgadza. I taki ciąg nazywamy ciągiem naprzemiennym, dlatego że R jest tutaj ujemne. I jak raz pomnożymy, to będzie dodatni, a raz jak pomnożymy, będzie ujemny. I takie ciągi są paskudne, dlatego że nie wiemy, do czego on zmierza, nie wiemy, czy on jest malejący, czy rosnący, no bo on po prostu na osi, jakbym go narysował, tutaj oś liczb rzeczywistych, tu jest powiedzmy 0, no to ten ciąg widzę, że jest malejący, bo był 48, teraz drugi wyraz ciągu jest 24, trzeci wyraz ciągu jest 12, potem mam 6 i tak dalej. On dąży do zera, ten ciąg. A ten ciąg, ten drugi, no mam 48, a potem mam minus 24, potem mam 12, potem mam minus 6, potem mam 3 drugie i on będzie tak, tutaj wahał. Też w okolicach zera, to znaczy wiem, do czego on zmierza, ale nie wiem. No on jest taki, jak to się mówi, naprzemienny. O, naprzemienny jest ten ciąg po prostu, no bo się te wyrazy naprzemiennie zmieniają, jak zauważyłeś. Dlatego właśnie, że mamy minus 0,5. Minus 0,5. A z tym zmierzałem, to tylko tak powiedziałem, po prostu będziemy jeszcze liczyć granice ciągów, także spokojnie, do tego dojdziemy. Teraz takie inne spojrzenie, to samo, co robiliśmy w tych ciągach arytmetycznych. Zróbmy sobie takie zadanie. Pytają się nas teraz,
dałem nam tak. Taki ciąg dałem nam geometryczny, mam 0,25, 0,75, 2,25 i tak dalej, aż mam 44 286,75 jako ostatni wyraz z mojego ciągu. I oni się pytają, ile jest tych wyrazów tego ciągu. Widać, że on tutaj mnożymy przez stały stosunek, aż w końcu mamy dojść do tej liczby i ile razy będziemy musieli pomnożyć, ile jest tych wyrazów w ciągu, żebyśmy doszli do tej liczby. Czyli ile mam wyrazów w ciągu po prostu. Oto jest pytanie. Oto jest pytanie. taka gra słów, tak? Zauważyliście? No nieważne. Chodzi o to, że teraz tak. Chcemy policzyć, musimy mieć tak. Pierwsza rzecz, wypisuję co wiem. Znam A. A jest 0,25. L. Jakie będzie R? R to jest równe na przykład 0,75 na 0,25, najłatwiej, czyli 3. Moim R-em jest 3. A teraz, jeżeli podstawię to do wzoru na n-ty wyraz, czyli na ten wyraz, nie wiem, który to jest wyraz, tak? Właśnie to mam policzyć, tego ode mnie chcą. N-ty wyraz, to mam tak, A, czyli 0,25 razy R, czyli 3, do potęgi n minus 1, której nie znam. Nie znam tej potęgi. No i to ma się równać 44 286,75. I jak możemy rozwiązać takie równania, jak tutaj mamy? No możemy to na razie podzielić. Będę miał, że 3n minus 1 jest równe, jeżeli to 44 286,75 podzielę sobie na 0,25. No niech będzie, że wyjmę ten kalkulator, żeby to na oczach waszych tutaj zrobić. 44 286,75 podzielić na 0,25 to jest 177 147. Fuh, taka duża liczba, 177 147. No i jak sobie radzimy z takimi zadaniami? To jest po prostu równanie wykładnicze, musimy tutaj zlogarytmować to obustronnie, nie ma innej opcji. Jeżeli nie pamiętasz logarytmów, to zapraszam Cię do poprzednich lekcji, w których pokazywałem logarytmy. Obustronnie to logarytmuję przy podstawie z 10. I teraz tak, tutaj będę miał logarytm przy podstawie z 10 z 3 minus 1 równa się logarytm przy podstawie z 10 z 177 147. Zróbmy sobie może nową stronę, bo się tutaj nie zmieściliśmy. Jeszcze raz to przepiszę. Więc miałem logarytm przy podstawie z 10 z n, z 3 do n minus 1 równa się logarytm przy podstawie z 10 z 177 147. No i teraz skoro mam tę samą podstawę, logarytm jest funkcją 1 do 1, tak, równowartościową, więc mogę sobie teraz te logarytmy mogę sobie zdjąć. Ale znaczy, zanim jeszcze to zrobię, to będę miał, że czy nie zdjąć, tylko ojej, o co się innego chodziło, spojrzałem na co innego. Tutaj korzystam z takiej własności logarytmu, że logarytm z a, przy podstawie a z b do potęgi c to jest c logarytm ab, czyli n minus 1 nam wskoczy tutaj przed ten logarytm. To są własności logarytmów już, nie będę wyjaśniał w tej chwili. N minus 1 razy logarytm przy podstawie z 10 z 3 równa się logarytm przy podstawie z 10 z 177 147. Ojejku, już mi nie idzie o tej porze czytania takich dużych liczb. No dobra. No i teraz mamy tutaj, wyszliśmy na nasze n minus 1, które chcieliśmy, więc n minus 1 równa się po prostu logarytm przy podstawie 10 z tej dużej liczby przez logarytm przy podstawie z 10 z 3. A wiem, jak zachowują się takie logarytmy przy dzieleniu. Muszę to po prostu odjąć od siebie, czyli odjąć od, jeżeli dzielę logarytm, mam w takiej postaci, to co w tej chwili robię, no po prostu, znaczy tutaj nic nie odejmuję, przepraszam, tutaj się wcześniej przejęzyczyłem. Odejmowałbym, jakby to był logarytm 10 z całego tego ułamka, tak nie jest. Tutaj niestety nic nie mogę z tym zrobić poza użyciem mojego kalkulatora i po prostu sobie wpisuję 177 147.
logarytm dzielę przez logarytm z 3 i to jest idealnie równe 11, jak widać. N minus 1 jest równe 11. Przenoszę 1 na prawą stronę, n jest równe 12. Więc ten ciąg, taki jak miałem tam, co to był za ciąg? Gdzieś on tu był? To był ciąg taki. Startując od 0,25, więc 44 286,75 jest dla mnie 12 wyrazem ciągu. No to było takie trochę trudniejsze zadanie z tymi nieszczęsnymi logarytmami, prawda? Ale przynajmniej wynik wyszedł ładny. Sprawdźmy jeszcze takie trochę z tych życiowych, no bo ciągi są akurat bardzo, bardzo przydatne w takim świecie, że tak powiem, realnym. I dlatego ja lubię ciągi osobiście, nie chcę ich faworyzować tutaj, ale bardzo lubię ciągi. Spójrzmy teraz znowu z samochodem, jego wartością. Mam takie zadanie, no ale niech będzie. Że samochód na początku kosztował 34 tysiące złotych. 34 tysiące złotych, taki samochód. I jego wartość spada o, mam spadek wartości samochodu o 15% w skali roku. W skali roku. 15% mam spadek. No i teraz tak, mam takie zadanie, oczywiście tu już jest podpowiedź w tym zadaniu. Pierwsza rzecz, napisz ciąg geometryczny, który opisuje, jak waha się cena tego samochodu rok rocznie. Czyli to jest jakby pierwszy punkt, który tak byśmy musieli zrobić, żeby robić następny, dlatego że następny punkt to powiedz, jaka wartość tego samochodu będzie po 6 latach i po ilu latach wartość tego samochodu spadnie poniżej 10 tysięcy. Czyli te rzeczy, które robiliśmy do ciągów arytmetycznych. No pierwsza rzecz, no to tak, jeżeli samochód traci 15% każdego roku, no to jego wartość po jednym roku spadnie do 85% z poprzedniego roku. To oznacza, że na przykład mam, powiedzmy, tu mam 100%, jak odejmę 15%, no to 85% będę miał wartość już drugi rok. Drugi rok to będzie 85% wartości z 34 tysięcy, czyli z pierwszego roku. To jest pierwszy rok. A skoro to ma być ciąg geometryczny, tak, zgadzamy się, no bo to jest spadek, tyle samo mnożę w skali roku. Z 85% to jest innymi słowy 0,85 i to jest moje R. Dlatego, że mnożąc o tyle i tę wartość z drugiego roku, czyli tyle, ile jest równe 0,85 razy, no zaraz to policzę, żeby posługiwać się liczbami, żeby to ładnie wyglądało, 34 tysiące, czyli 28 tysięcy 900 już kosztuje ten samochód, znaczy warty jest ten samochód w drugim roku. I w trzecim roku znowu mnożę 85%, czyli 0,85 razy wartość z drugiego roku, czyli 28 900. Więc to jest moje R. Jakie jest moje A? No znam A, no A to jest po prostu wartość początkowa samochodu, czyli 34 tysiące złotych. 34 tysiące złotych. No więc mój ciąg, czyli wyraz N tego ciągu, będę określał jako A, czyli 34 tysiące złotych, razy R, czyli moje 0,85 do N minus pierwszej. Tutaj właśnie napisałem, to jest ogólny ten wzór na nty wyraz mojego ciągu. No i teraz drugie zadanie, jakie mam zrobić, no to policz, jaka będzie wartość tego samochodu po 6 latach. Interesuje nas, jaka będzie po 6 latach. I teraz tak, ważna tutaj rzecz. Po 6 latach, czyli który musimy policzyć wyraz naszego ciągu? Musimy policzyć sobie, zobacz, pierwszy wyraz ciągu, jeżeli policzę pierwszy wyraz ciągu, to tutaj pod n podstawię 1, 1 minus 1 to jest 0, czyli to mam 1, czyli U1 jest równe 34 tysiące złotych, tak? To jest moje A właśnie, równe A, bo to jest moja wartość początkowa, czyli to nie jest jakby po pierwszym roku, tylko U1 to jest na początku, U2 to jest po pierwszym roku, a więc po szóstym roku powie mi U7. Wyraz ciągu U7. Widzisz, to jest jakby przesunięte o 1, dlatego że tu mam 7 minus 1, bo wartość początkowa jest moim U1. Tak jakby od tego wychodzę. Więc po 6 latach, jakby do tej jedynki tutaj dodaję jeszcze 6 lat. Dlatego tutaj mam U7. To jest wartość, to nie jest wartość, ile lat minęła, tylko dla jedynki mam jakby 0 lat minionych.
O to chodzi. No to widać, prawda? Bo to jest pierwsza wyjściowa nasza wartość. No dobra, bez zbędnego gadania liczę po prostu dalej. 34 tysiące złotych razy 0,85 do potęgi 6, 7 minus 1, no tutaj na pewno nie będę tego liczył w pamięci. Otwieram kalkulator, robię 0,85, robię 0,85 do potęgi 6, gdzie tu się robi potęgę. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest taka opcja, żeby to po prostu spotęgować do 6, potęguję to do 3 i do 2. I teraz pomnożę to razy 34 tysiące. I to jest równe, jak widzisz, mniej więcej 12 823 zł. Ok, czyli po 6 latach, 6 lat minęło, mój samochód z 34 tysięcy spadł do 12 823 zł. No i teraz pytanie jakby z innej beczki, odwrotnie. Mam pytanie o to, po ilu latach mój samochód będzie wart już tylko 10 tysięcy złotych, no czyli już naprawdę mało. Sprawdźmy, znaczy w porównaniu do tej ceny początkowej. Ponad 1 trzecią straci. Więc tak, chcę wiedzieć dla UN tego jakby, moje UN, no to jest 34 tysiące razy 0,85 n do minus pierwszy. I chcę wiedzieć, kiedy to będzie, ile lat musi minąć, żeby ten samochód miał wartość 10 tysięcy. Czyli tak naprawdę chcę policzyć n plus 1 lat, czyli tutaj muszę mieć n. Dlatego, że właśnie przed chwilą Ci pokazałem, że dla n równego 1 to jest jakby wartość początkowa tego samochodu, więc znaczy dla UN plus 1. Tyle lat, dla tego roku policzę, bo tyle lat wtedy upłynęło. To jest moje równanie. No więc piszę, że 34 tysiące razy 0,85 do N tej ma się równać 10 tysięcy. No tyle ma być wartość moja ostateczna. No czyli teraz tak, co robię? Podzielę 10 tysięcy przez 34 tysiące. Więc mam 0,85 do n tej równa się 0, i teraz dzielę 10 tysięcy dzielę przez 34 tysiące i to jest równe 0,2941. No i tutaj zawitają znowu logarytmy. Logarytmuję to obustronnie przy podstawie z 10. Więc tutaj mam logarytm przy podstawie 10 z 0,85 do n tej równa się 0,2 logarytm przy podstawie 10 z 0,2941 i to w nawiasie. No i teraz tak. Teraz co mogę tutaj zrobić? Mogę sobie to n. To n jakby jest tutaj odnosi się do, tylko do tego argumentu logarytmu, nie do całego logarytmu, nie? Żeby nie było. To jest tylko 0,85 do n tej. Wziąłem w nawias, ale to jest tylko to. Nie cały algorytm jest podniesiony tylko tutaj, żeby była jasność w zapisie. No to z powrotem wykorzystuję tę własność logarytmu, że tą n sobie wyciągam przed logarytm, więc to jest n logarytmów z 10, przy podstawie z 10 z 0,85. Równa się logarytm przy podstawie z 10 z 0,2941. Tutaj mam już czyste n, więc dzielę to sobie i mam, że n jest równy logarytm przy podstawie z 10 na nowej karcie to napiszę, bo już mi się tutaj robi brudno. Więc mam, że n to jest równe, podzieliłem po prostu tamto, logarytm przy podstawie z 10 z 0,2941 przez logarytm przy podstawie z 10 z 0,85. Uff, takie mam długie tutaj rozwiązanie tego zadania. No niestety, tak to jest, jak samochód traci na wartości. To jest to, co po prostu podzieliłem, tak? Tu było n razy ten logarytm, ja chcę policzyć n, więc podzieliłem przez ten logarytm. Jestem w tej chwili tutaj. Kalkulator wyciągam. No i liczę z 2,941 logarytm. I dzielę to w tej chwili przez logarytm 0,85. Równa się 7,53. Czyli n jest równy 7,53.
I to jest odpowiedź w latach. Lat, tyle lat musi upłynąć, żeby mój samochód miał wartość 10 tysięcy. Czyli musi upłynąć 7 lat, powiedzmy 7 lat i 6 miesięcy mniej więcej. I gdzieś to są zadania naprawdę życiowe i przydatne, z tym mogę sobie policzyć, kiedy mój samochód będzie miał, spadnie wartość jego do 10 tysięcy. Tutaj używam tych logarytmów po prostu dlatego, że robię działanie odwrotne do potęgowania, to, które robiłem właśnie w mojej RC, czyli w tym wspólnym stosunku. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.